No i jesteśmy w trzecim konkursie w Oberstdorfie. Zapraszam Was do zapisywania się do Puchar Świata z widzami. Imię plus pseudonim pod filmikiem jako komentarz. I dodaję Was do grupy. Wojciech Fortuna. Średni skok. Zobaczymy, jak Łukasz Rutkowski wypadnie. Spadł po prostu na bambus. Klimek Murańka. Kwalifikacje są bardzo ciężkie do przejścia z tą losowością komputerową. No, tu jest trochę sporo tych zawodników. O, Stefan Hula poleciał, ale niezbyt daleko. Konrad Bonak. Spadł z dużej wysokości. Patryk Gałka. Przyzwoity skok Patryka, ale nie. To nie jest ta odległość kwalifikacyjna. Dawid Kubacki. Właściutko i wyciągnął ten skok, ale odległość zbyt marna. Dawid Cyberblue. Zapraszam na jego kanał. A teraz Dawid. O, gdyby nie upadek. 195,5 metra. Paweł Kurpisz. Czarny koń Pucharu Świata. Już może nie tego sezonu. Puchar już jest chyba przekreślony, już wiadomo komu się należy. Robert Mateja. Oj, Robert się połamał. Łukasz Luki. Przyzwoity skok Łukasza, ale nadal nie ma kwalifikacji. Frankie Five. Dobra odległość, ale też nie ma kwalifikacji. Marek Rosenberg. Trochę spłaszczył ten skok i też nie ma kwalifikacji. Pablito Biceps. Oj, zbyt wcześnie się wybił. No i to tego są skutki. Króciutki skok. Piotrek Żyła. No niestety nie ma kwalifikacji. Maciek Kot. O, ładnie. Chciał pofrunąć, ale zbyt krótko. Mateusz Chrzano. Tomasz Byrd. No
No pięknie leciał, ale krótko. Damian Ronaldo. O, Damian spadł, jeszcze upadek. Spoko. Olek zniszczył. Też wybicie do góry, krótki skok. Jan Ziobro. Przy koniec sezonu wszyscy są zmęczeni, jak widać. Krzysio Biegun. O, chyba. Chyba się połamał. Chyba tak. Paweł Ejkarot. Króciutko. Może Kamil Stoch. Załapie coś. Nie, nie tym razem. Kamil popełnił błąd. Wybicie do góry. Damian van Lifepool. Dobry skok. Ale krótki. Adam Małysz. Adam też krótko. No i Radek Gigantus. Dobrze, że ma kwalifikacje Radek. Przynajmniej ci, co mają kwalifikacje, będę mógł nimi skakać w tym konkursie. Kasi zajebioza. Tylko się nie połam. No, delikatny upadek na szczęście. Radek Jachres. O, też upadek delikatny. Marcin Bachleda. Marcin. Dobre wybicie, tylko że trajektoria nie ta lotu. Chyba statysta. Pofrunął swoje. Krzysio Mentus. Piękny Krzysio. Kuźwa. Rafał Ślisz. Ewidentnie. Gracze komputerowi mówię. Mają przewagę na mamutach. Borys Kalesony. Przyzwoicie skoczył Borys. I zaczynamy pierwszą serię konkursową. A zaczynają Dawid Cyberblum. I piękny skok Dawida. Ósma pozycja. Super. Radek Gigantus. Słabszy skok, ale powinien być w drugiej serii. Tak jest. Kasi zajebioza. No też przyzwoicie. Radek Jachres.
w drugiej serii Achres, Marcin Bachleda. Marcin szarpnął odbiciem, ale powalczył o odległość. Dziesiąta lokata jak na razie, Seba Statysta. Oj, Seby nie zobaczymy. Ksiomiętos. Się powalczył odległość, ale o, zobaczymy go jednak w drugiej serii. Rafał Ślisz. Aj, też powalczył. Będzie w drugiej serii. I lider Pucharu Świata Borys Karlsson. No jak przystało na lidera, siódma pozycja w tym momencie i zaczynamy drugą serię. Ksiomiant 25 po pierwszej serii. Dobry skok Krzysia. Rafał Ślisz 24 po pierwszej serii. Ojejciu. Słabszy skok. Kasi zajebiosa. 17 po pierwszej serii. Dobry skok Kasiego. Radek Gigantus. 14 po pierwszej serii. Dobry skok Radka. Radek Jachres, 13 po pierwszej serii. Oj, Jachres o trochę spóźnił. A nic. Marcin Bachleda, 11 po pierwszej serii. No ale wybił się z jednej nogi. I jeszcze upadek. Dawid Cyberblum, 10 po pierwszej serii. Też wybił się z jednej nogi, no niestety. Nie utrzymał tej pozycji, szkoda. Borys Kalesony, 7 po pierwszej serii. Uj, Borys. Połamał się. No i Radek Gigantus, piąte miejsce. Kasi Zajebioza, ósme, dziesiąte. Radek Jachres. Dawid Cyberblom, 20. Borys Kalesany, 26. I oto klasyfikacja generalna po 63 konkursach. No i Radek Gigantus już jest tutaj, na 8 lokacie. Borys Kalesany ma 350 punktów przewagi. A ja Was zapraszam na ostatni konkurs z Oberstdorfu.